Dzień dobry. Na naszej półce pojawiła się nowa pozycja Toma Rachmana, niesamowicie zdolnego pisarza pod tytułem Włoski nauczyciel. Książka ma specyficzny, wyjątkowy charakter, chociażby ze względu na bohaterów, którzy zostali przedstawieni bardzo realistycznie i aż trudno uwierzyć, że są one tylko wytworem wyobraźni autora. Główny bohater to syn wybitnego malarza Bawińskiego, Pich, który od dziecka ukształtowany został na osobę zależną, niepewną i mało asertywną. Ogromne emocje wzbudzają nakreślone przez autora relacje pomiędzy ojcem i synem, nieustająca wojna pomiędzy nimi oraz silne wywieranie wpływu. Życie Pincha to ciągła walka o uwagę ojca i własną niezależność. Bir Bawiński to ostatni amerykański klasyk, a jego celem jest jedynie umieszczenie swoich dzieł w najważniejszych muzeach świata. Nie zwraca uwagi na bliskich, dla sztuki poświęca własną rodzinę. Intrygujące, prawda? Książka zwraca uwagę na kwestię tego, na ile jesteśmy sumą doświadczeń i wychowania, które przekazują nam rodzice. Co dostajemy w spadku po własnych rodzicach? Jak w dorosłym życiu pozbyć się cienia, w którym dorastało się w dzieciństwie? Opowieść o wielkiej sztuce i jednym małym życiu. Zapraszamy do biblioteki. Ta oraz wiele innych pozycji czekają na Was na naszych półkach. Dziękuję za uwagę.